restauracji hotelowej, jem śniadanie, patrzy do mnie taki elegancko ubrany młody człowiek i mówi: Panie Andrzeju, czy ja mogę prosić autograf? No ja byłem zachwycony, bo te 20 lat temu to nikt inaczej do mnie nie mówił, tylko Wejmy, kurde, cyczy, ja pierdzielę, daj mi autografa, cyczy jeden. No do mnie tak ładnie, to mu napisałem Józiowi, Franiowi, Grzesiowi, nie wiem, Stasiowi, Mareczkowi czy innemu Błażejowi, Andrzej Grabowski. On uśmiechnięty wziął ode mnie ten autograf i mi powiedział: bardzo panu dziękuję. Jeszcze chciałem panu bardzo podziękować za to, że spotkałem większego debila niż sam jestem. Takich mam fanów. Ale różnych mam fanów. Ostatnio wracałem z Irlandii, z Dublina. Siedzę już w samolocie do Warszawy. W tym samym rzędzie, tylko za przejściem siedzi taka kobieta Polka. W moim wieku niestety. I tak strasznie się boi tego lotu, że odmawia różaniec. No i tak półgłosem na cały samolot słychać, że i nagle tak się odwróciła, popatrzyła, zobaczyła, że ja jestem. Popatrzyła się i mówi tak: o! Pan z nami leci. To nie spadniemy i schowała się.